Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników spotkania. Pokój wam, to przekazuje brat Jacek Kawa. Nie wiem, czy brat Jacek będzie mógł później jeszcze sobie włączyć mikrofon, ale póki co napisał taką wiadomość. Do tego zebrania świadectw taki wstęp zrobił brat Gustaw Bochniak, mówiąc właśnie o tym świadectwie, o tym, że to świadectwo też polega na tym, że ci, którzy spotykają się z Bogiem w swoim życiu, spotykają się z tymi różnymi doświadczeniami, które Bóg w ich życiu stawia na ich drodze, później mogą też podzielić się takim świadectwem z innymi, kiedy gdzieś wyruszą dalej w drogę. Można na to też spojrzeć inaczej, że tak jak Izraelici schodzili się na różne święta do Jerozolimy, tak czasami jest takim przywilejem, takim błogosławieństwem i taką oazą duchową takie spotkanie jak tutaj, gdzie pielgrzymi, którzy jakby pielgrzymują do Królestwa Bożego, czyli rozumiem wszyscy bracia i siostry, w takiej pielgrzymce mają taką chwilę, gdzie mogą się podzielić tym, co na ich drodze ich spotkało w ostatnim czasie, w jaki sposób starali się zbliżać do tego królestwa, jakie na ich drodze wystąpiły przeszkody, jakie trudności, jakie zwycięstwa i porażki. No i przede wszystkim właśnie jaką odczuli opatrzność, opiekę i pomoc ze strony Boga, a także można na takim zebraniu prosić o taką opiekę ze strony drugich, właśnie tą modlitwą, jakimś rodzajem wsparcia duchowego, aby nie być samemu w swojej drodze, żebyśmy nie pozostali każdy taką samotną wyspą, ale żeby też ta nasza społeczność istniała, rzeczywiście społeczność chrześcijańska, braterska, duchowa. I oczywiście te świadectwa będą gdzieś oscylowały wokół manny dzisiejszej, codziennej niebiańskiej manny na dzień dzisiejszy, no ale to nie będzie zaporą dla braci w tym, żeby powiedzieć, co czują, jeśli mają jakieś szczególne troski i doświadczenia, to także są proszeni, żeby się takimi podzielić, a ten tekst manny jest tak szeroki, że raczej będzie tutaj dosyć dużo myśli można poruszyć też nawiązujących do tego wersetu. Ja bym prosił już tak teraz osoby, które będą chciały się zgłosić, czy to do świadectwa, czy gdyby chciały przeczytać jakiś werset, czy jakąś pieśń, czy w jakikolwiek inny sposób zabrać głos, to proszę włączać swój mikrofon i powiedzieć, czy proszę, czy w jakiś sposób rozpocząć swoją wypowiedź. To jest najłatwiejszy dla mnie sposób, żeby na pewno nie ominąć kogoś, bo jeżeli ktoś będzie się zgłaszał, to ja mogę nie zobaczyć, bo nie mam też cały czas wszystkich przed oczami, więc najlepiej włączyć mikrofon i zaczynać. Jeżeli będzie kolejka, no to będziemy wtedy, myślę, po bratersku jakoś rozwiązywać taką sytuację, żeby wszyscy mieli szansę się wypowiedzieć. Włączony. Tak, widzę, brat Jerzy Mieleszkiewicz włączył mikrofon, chociaż tak. Na razie jeszcze można by go wyłączyć, a włączyć go sobie przed świadectwem. To byłoby najlepiej, dziękuję. I zaczniemy od tekstu manny. To jest drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety 21 i 22. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg, który także nas zapieczętował. Więc mowa będzie o pieczętowaniu. A komentarze wyjaśnią też, co z tego wersetu możemy zrozumieć. Pierwszy komentarz brata Russella. Pieczęcią, znakiem prawdziwego ucznia jest posiadanie Ducha Chrystusowego. Duch ten objawia się w trzech formach. Po pierwsze, przez najwyższą miłość do Boga i radosną lojalność w Jego sprawie, nawet za cenę cierpienia. Po drugie, przez miłość do braci, niesamolubną, szlachetną, czystą, pragnienie ich dobra, zawsze gotowe im je świadczyć. I po trzecie, przez miłość współczującą światu, pobudzającą do dobrych uczynków,
w miarę nadarzających się sposobności oraz do pragnienia i wysiłku, by zawsze żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Tyle pierwszy komentarz i komentarz brata Johnsona. Bóg nieustannie dopasowuje swój lud do siebie nawzajem, jako uczniów Jezusa. Przez namaszczenie stale rozwijał także członków ciała Chrystusowego, wzmacniając ich w stanowiskach w tym ciele. Podobnie wypracowywał w nich pieczęć ducha, doprowadzając ich serce do harmonijnej jedności i współpracy z nim we wszystkich jego zamierzeniach. Tak, ta dzisiejsza manna, te komentarze są na pewno pomocne po takim dniu pełnym bogatych treści biblijnych, które bracia przedstawili. Zawsze po takim dniu warto zrobić taki właśnie moment, szczególnie dla ducha, dla swojego serca, zastanowić się, co nam daje właśnie zrozumienie tych różnych zagadnień. Ewangelia według Jana, rozdział 5, werset 39, mówi takie słowa: badajcie pisma, sądzicie bowiem, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ten werset to słowa Pana Jezusa do faryzeuszy, którzy badali pisma, ale nie dość dokładnie, ponieważ oni badali te pisma i myśleli, że przez ich próby zachowywania zakonu, przez przestrzeganie zakonu, jak rozumieli, że przestrzegają, otrzymają życie wieczne i że w tym jest ich nadzieja. Pan Jezus wskazał im na coś innego, że jeżeli będą badać rzeczywiście pismo z otwartym umysłem, z pokorą, z sercem, które będzie skruszone, to zobaczą, że właśnie nie wypełniają tego zakonu i że potrzebują Zbawcy. No i właśnie tylko wtedy, jeżeli zobaczymy tą potrzebę Zbawcy, jeżeli zobaczymy swoją upadłość, swój nędzny stan przed boską sprawiedliwością, wtedy faktycznie możemy zacząć tę drogę i wzrastanie na drodze za Panem, za naszym Zbawicielem, za Mesjaszem. I to ma swoje także odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach, także jeśli chodzi o poznawanie głębokich prawd, głębokich zarysów teraźniejszej prawdy. Z teraźniejszej prawdy numer 404, taki fragment ze strony 141. Boskim celem w udzielaniu swojemu ludowi teraźniejszej prawdy i wszelkiej prawdy jest rozwinięcie go w wierze i we wszystkich innych owocach ducha zjednoczonych pod wspólną nazwą miłość. Ktokolwiek jest błogosławiony znajomością prawdy, a nie doskonali w sobie owocu ducha, miłości, ten ostatecznie zupełnie zaniedbuje realizowanie pańskiego zamiaru w powołaniu i przyprowadzeniu go do światła teraźniejszej prawdy. Nasz mistrz streścił całą tę sprawę odnoszącą się do celu udzielenia prawdy w swojej modlitwie do Ojca: uświęć ich w prawdzie Twojej. A więc tak jak manna mówi o tych świadectwach, które mówią, czy my rzeczywiście tego Ducha Świętego nabywamy, czy jesteśmy na właściwej drodze, tak i ten komentarz z teraźniejszej prawdy, wszystko to mówi, że rzeczywistym celem poznawania prawdy jest utwierdzenie się w wierze, utwierdzenie się w naszej wierze w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana, jako naszego Odkupiciela, no i w naśladowaniu Go, a to będzie się wyrażać w charakterze, który będzie się stawał bardziej podobny do Niego, szczególnie ta miłość. Więc wiara i miłość to główny dowód, że Duch Święty mieszka w dziecku Bożym. Jeśli tego nie ma, nie ma też żadnego sensu samo badanie, samo poznawanie teraźniejszej prawdy, ponieważ celem teraźniejszej prawdy i celem ogólnie prawdy Bożej jest przemiana dzieci Bożych w tym kierunku, żeby stawali się bardziej podobni do Chrystusa. No i tego dotyczy dzisiaj manna, gdzie pytania, które mamy dołączone do naszego głównego wersetu,
Może najpierw ten werset przypomnę. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który także nas zapieczętował. Drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety 21 do 22. I pytania, czy w tym tygodniu doznałem boskiego utwierdzania, namaszczania i pieczętowania? Jak, w jakich okolicznościach, czego ono dokonało? Więc jest to manna z jednej strony skupiona na nas, na naszym, na tych pieczęciach czy świadectwach, że ten Duch Chrystusowy jest w nas, ale także szczególnie jest ona skupiona na naszym dobrym Stwórcy, na Bogu, na tym, że to jest Jego dzieło, że to Bóg przemienia nas, że to Bóg utwierdza, namaszcza i pieczętuje. A więc dobry to będzie czas, aby podzielić się, w jaki sposób odczuwaliśmy ze strony Boga pewne opatrzności, które nas umacniały, w jaki sposób też z różnych doświadczeń korzystaliśmy albo nie korzystaliśmy, jakie mieliśmy na tej drodze wzloty i upadki. To jest czas, aby powiedzieć o swoich właśnie osobistych przeżyciach, o tym, jak w naszym sercu co się dzieje przede wszystkim i czego byśmy pragnęli, w jaką stronę chcielibyśmy iść. Myślę, że to czas przede wszystkim dla braci i sióstr. Ten czas zawsze szybko mija i dlatego ja chciałbym zaprosić wszystkich do uczestnictwa, do podzielenia się swoimi świadectwami. Także już teraz pierwszą osobę chętną proszę o włączenie mikrofonu i podzielenie się takim świadectwem. Sprawdzam, czy technicznie jest taka możliwość, ale widzę, że tak, więc proszę teraz już o praktykę, aby też praktycznie te świadectwa się pojawiły. Proszę, chcę przeczytać wiersz do dzisiejszej manny. Można? Tak, proszę. Życie moje tkaniem jedynie, życie moje przędzą jest jedynie, co między mną i Panem się rozciąga. To On wybiera wszystkie kolory, to On nić przędzy nieustannie naciąga. Często On wszędzie gorycz i smutek, gdy ja samemu w ślepej dumie tonę, zapominając, że On przecież widzi tak prawą, jak i lewą stronę. Ciemne nici są równie niezbędne w tkacza zręcznej ręce Bożej, jak nici srebrne i złote, które On zaplanował we wzorze. Nim ucichną tkackie maszyny, nim ustaną nasze wrzeciona, Bóg nam ukorze swe cele, znak, że nasza praca skończona. Proszę. Dziękuję. Czy siostra też kilka słów chciałaby od siebie jeszcze uzupełnić? Mogę uzupełnić, tak. Chciałabym przy Panu ciągle stać. Kocham Pana Boga. On mi tyle dobrego w życiu daje, chociaż moje serce literalne osłabło bardzo, bardzo się źle teraz czuję, ale dzięki Panu, dzięki modlitwom, braterstwu daję radę i modlę się każdego wieczoru, abym rano się przebudziła, a Pan to czyni. Proszę Was, bracia i siostry, o modlitwę za mną. Ja również za wszystkich braci i sióstr modlę się każdego dnia i w każdej modlitwie. I tak jak niedawno byłam, że módlmy się nie ustając, tak również wszystkie czynności powierzam Panu Bogu i modlę się za Wami.
również za mnie proszę. Dobrze. Dziękujemy za to świadectwo. Siostra też zwróciła uwagę na znaczenie modlitw braci i sióstr za nią, że to ją bardzo umocniło. Jeden z wersetów dzisiaj Manny, 1 Koryntian, 12 rozdział, werset 12 mówi, że jak jest jedno ciało, a członków ma wielu, tak i Chrystus. Oczywiście w głównym sensie mówimy o Kościele Chrystusowym, o oblubienicy, ale także lud Boży na ziemi. Tak podobnie funkcjonuje. Nie ma wielu głów ten lud Boży, więc głowa powinna być tylko jedna. Tą głową jest nasz Pan. Do Niego zwracamy się po kierownictwo, po prowadzenie, ale członków jest wielu, czyli potrzebna jest wzajemna współpraca tych członków pod tą jedną, jedyną głową. I jest radością słyszeć, że bracia i siostry modlą się jedni za drugich. Czy może jeszcze ktoś miałby świadectwo? Proszę. Proszę. Nie powiesz, czy nie będzie wiedział. Teraz już wiem. Poeta powiedział, że serce, usta milczą, a dusza śpiewa. I widzę, że tak właśnie jest tutaj z nami, bo zapewne w każdego głowie te uczucia i myśli są wspaniałe i zapewne każdy chciałby tutaj coś powiedzieć, ale no, nie jest łatwo wyrazić to, co czujemy, co nie jest łatwo przenieść to na język właśnie słowa. Ja, drodzy braterstwo, ogromnie jestem wdzięczna Bogu i naszemu Zbawicielowi za to, że jakoś dostrzegli mnie i że mogłam zrozumieć i przyjąć do serca i do wykonywania w życiu prawdę. Jest ona bardzo cenną, jest ona po prostu no, sednem mojego życia. Nie wiem, jak to życie wyglądałoby, gdyby Bóg nie miał mnie w swojej opiece, gdybym nie otrzymała tego wspaniałego, kosztownego daru. Wdzięczna też jestem Wam wszystkim i braciom najbliżej tutaj ze mną skupionym z naszego zboru w Bydgoszczy. Dzięki właśnie społeczności takiej mogę się jeszcze bardziej rozwijać, jeszcze bardziej wzmacniać, radować posiadaniem prawdy i tym, że mam możliwość rozwijać w sobie właśnie to, co najważniejsze, na wzór naszego Pana, miłość. Próbuję to czynić, staram się, ale oczywiście sama dostrzegam, więc nie mówię już o Was, że te moje wysiłki no nie są takie, jak chciałabym, jak widziałabym, a co tutaj dopiero mówić o tym widzeniu naszego niebiańskiego Ojca. I dlatego proszę Was o pomoc w modlitwach, a ja obiecuję, że zawsze, ilekroć zwracam się do Pana, pamiętam również o Was. Dziękuję i sobie jeszcze zastrzegam prawo, że może podam pieśń albo przeczytam coś. Dziękuję. Dziękujemy za to świadectwo. Pamiętajmy też w modlitwach za siostrą. Brata Wiktora, proszę, bo zdaje się, że życzy sobie, tak? Mojego imiennika. Tak, serdecznie, bracie Wiktorze, i wszystkich witam, drogich braci. Chciałem też skorzystać z tego błogosławionego przywileju i złożyć swoje świadectwo, żeby ono było krótkie i zgodne z tym, z myślą dzisiejszego tekstu. To posłużę się pytaniami, jakie są tutaj w dzisiejszej Mannie zawarte. Czy w tym tygodniu doznawałem boskiego dzieła, utwierdzenia, namaszczenia i pieczętowania? Jak? W jakich okolicznościach? Czego ono dokonało? Chciałem powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że przede wszystkim dziękuję Panu
za jego cudowną opatrzność okazaną dla mnie i za miłość brata Wiesława Tomsi, dzięki któremu mogę być w jego mieszkaniu i korzystać z jego gościnności i sposobności uczestniczenia w tym błogosławionym spotkaniu. Czy dzisiaj, czy doznałem potwierdzenia pańskiego namaszczenia? Doznałem, drodzy bracia i siostry, przez wszystkie wykłady, jakie miałem okazję dzisiaj wysłuchać. One wszystkie są dla mnie potwierdzeniem prawdziwości tego tekstu. Fakt, że mogę w nich uczestniczyć, z nich korzystać, są potwierdzeniem, jak cudownie działa Duch Pański w odniesieniu do moich doświadczeń, do mnie samego i w odniesieniu do wszystkich innych i w odniesieniu do rozwijania mojego zrozumienia cudownej prawdy boskiego słowa. To Pan troszczy się o moje zrozumienie, żeby ono było właściwe, udzielając mi odpowiednich lekcji we właściwy sposób i we właściwym czasie. Cudowna jest ta działalność i ta pieczęć Ducha Świętego, jaką ja w swoim życiu otrzymuję od Boga. Dziękuję za nią gorąco, dziękuję braciom za usługę, dziękuję za społeczność, gorąco pozdrawiam wszystkich i życzę błogosławieństwa Bożego. Polecam się modlitwą braci również w dalszym ciągu mojego życia. Dziękuję. Przy okazji, o ile jest ten sam mikrofon włączony, to również ja skorzystam z okazji i podzielę się z braterstwem, że jestem Bogu Najwyższemu wdzięczny za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej społeczności braterskiej. Dziękuję braterstwu za te piękne myśli zawarte w wykładach, zwłaszcza w takiej sytuacji, w jakiej się dzisiaj znajdujemy. To dla mnie jest dużą podporą, drodzy, gdyż często jestem w samotności, jakby powiedziawszy. I też cieszę się z wizyty właśnie tu brata Wiktora, który też stał się pewną pociechą dla mnie. Zarówno cieszę się, że uczestniczę w społeczności rzeszowskiej zboru, który też jest dla mnie dużą podporą. Dziękuję wam, bracia i siostry, i proszę o modlitwy za mnie, za was też się modlę i pragnę, abym zawsze w tych trudnych doświadczeniach, jakie przychodzą, był zawsze z Panem, a Pan ze mną. Dziękuję. Dziękujemy za te świadectwa. Pamiętajmy o braciach w modlitwach. Bracia zauważyli też ważną sprawę, jak wszyscy tutaj mają pewien szczególny przywilej i udział w budowaniu jedni drugich. No, bracia z Woli Krzysztoporskiej zaproponowali to spotkanie, przygotowali je, bracia mówcy przygotowali wykłady, ale czym byłyby te wykłady, gdyby nikt ich nie miał wysłuchać, więc są bracia, którzy pomagają, żeby inni mieli dostęp do tego, są właśnie takie dobre relacje braterskie, które umożliwiają to, że tutaj w pewnych momentach bardzo dużo mieliśmy tych podłączonych okienek. Do tej pory jest 66 teraz komputerów, było prawie chyba 80, ale cel tego wszystkiego jest taki, jak mówi list do Efezjan 4:13, żebyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomość Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, a więc aby lud Boży tworzył jeden organizm, tworzył jednego nowego człowieka, tak to szczególnie znów mówimy o Kościele, jednak także my powinniśmy być w drodze do takiej jedności, ponieważ ostatecznie Duch Święty w Królestwie, w tysiącleciu i w przyszłych wiekach będzie rozlewany na wszystkich. Wszyscy będą wówczas poświęceni i będą w prawdzie. My dziś mamy przywilej się wspólnie dopomagać sobie nawzajem, dopingować na tej drodze i my jeszcze się nie zeszliśmy, ale mamy się zejść, czyli jesteśmy wszyscy w drodze. To zakłada, że są pewne różnice, pewne czasami kłopoty, ale że gdy jedni drugich z miłością potraktujemy, ze zrozumieniem, to będziemy sobie pomagać po prostu na tej drodze. Ja widzę, że brat Michał Łotysz ma włączony mikrofon,
To może brat by chciał kilka słów też do nas powiedzieć. Drodzy, przechodziłem bardzo ciężką chorobę, wirus. Do szpitala zawieziony byłem dzięki tylko pomocy, co nieśli mnie aż na łóżko i podobnie ze szpitala, bo w szpitalu nabawili mnie zapalenia płuc. I nie wiedząc, że ja jestem tak słaby, gdy wróciłem do domu, w nocy chciałem do ubikacji, a ja padłem na podłogę, straciłem przytomność, ale szwagier obudził się z tego upadku, powoli doprowadził mnie do przytomności, a potem mi pomógł wstać. Nadal jestem panu bardzo wdzięczny. Dał mi okazję wiele, wiele chorób po wyjściu ze szpitala. Dopiero specjalista w Przemyślu usunął moją zapalenie płuc przez zastrzyki. Tam jeździliśmy dwa razy do Przemyśla i dopiero zastrzykami usunął zapalenie. Ale jestem panu wdzięczny, gdy widzę, że Kasia o wiele trudniej, w większej boleści niż ja, moja siostra. Dlatego widzę, że i ta choroba to jest łaska od pana. Pan mnie uczy więcej cierpliwości, więcej posłuszeństwa, więcej współczucia. Widząc swoje słabości, aby nad nimi pracować. To jest łaska u Boga. Te cierpienia właśnie tym więcej zbliżają moje serce do Boga. Bo On tylko przez swego Syna i o Jego ofiarę okupuj zasługi może nam pomagać w najcięższych chwilach naszego życia. Dlatego jestem Panu nawet wdzięczny za dalsze proces tych chorób, bo one są łaską od Boga, aby ja w tym więcej ufał w Bogu, więcej ufał w naszym Panu wykonawcy boskiego planu, w Jego okupie, w zasłudze. Poruszam się waszej modlitwą, kochani bracia i siostry, bo za niecałych 3 miesiące będę miał 93 lat. To na mój wiek to ja podziwiam, że Bóg mi dał takie długie życie. A więc dlatego, Pan, jeżeli jeszcze pozwala, że mój umysł funkcjonuje, pamięć funkcjonuje, to jest wielka łaska. A więc dlatego błagam was, pamiętajcie modlitwę swoją za mną, ja również pamiętam za wami, abyśmy się wzajemnie wzmacniali w tych trudnych czasach, byli godni zwycięstwa, znaleźć się w Królestwie i wiecznie służyć Ojcu Niebieskiemu, naszemu Panu, a sami doznawać radości, szczęścia życia wiecznego. Tego życzę wam wszystkim, jak również sobie na tym kończę. Dziękujemy bratu za to budujące, posilające świadectwo. Mamy wersety dzisiaj w mannie równoległe. List do Kolosan, rozdział 2, werset 7. Będąc wkorzenieni i wybudowani na Chrystusie i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitujcie w niej z dziękowaniem. No i widzimy, że brat Michał po takich trudnych doświadczeniach jest wdzięczny. Dziękował tu tym, którzy jemu pomagali, dziękował Bogu i oby taka była postawa zawsze tej wdzięczności, zwłaszcza, że apostoł Piotr dodaje w pierwszym liście Piotra 5:10 Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni
i ugruntuje. A więc nie jest to malutkie cierpienie z punktu ziemskiego i z punktu na przykład widzenia innych tutaj z nas, ale z punktu wiecznej chwały i radości na pewno jest to cierpienie owocne. Dziękuję za wspaniałe teksty, wzmacniające dla mnie. Dziękujemy. Widzę, że albo brat Antoni, albo siostra Maria Kwaśniewska, bo widzę włączony mikrofon, to proszę. Tak, ja właśnie chciałam też podzielić się z braćmi moimi doświadczeniami, a najpierw chcę przekazać pozdrowienia od mojego męża, który tak trochę ma problemy ze zdrowiem, ale to nie COVID i myślę, że jutro już będzie wszystko dobrze. Pozdrawia braci bardzo serdecznie i życzę błogosławieństw pańskich. A również widzę tutaj brata Jana Markiewicza i jego tekst, jego poetę naszego i myślę, że odpowiednią rzeczą przeczytać dwa słowa z jego jeden wierszyk, napisał nam taki mały wierszyk w liście, który chciałabym przeczytać, ponieważ on jest odpowiedni do naszych zeznań. Brat Jan Markiewicz. Kto ma w sercu miłość, pokorę, ten się kieruje Chrystusa wzorem, a kogo próżna pycha unosi, nad tym zwycięstwo zguba ogłosi. Bardzo mi się ten wierszyk podoba brata Jana i myślę, że jest bliski naszemu sercu, że tak jak mówi dzisiejsza manna, że ten duch to jest duch miłości do Boga, do bliźniego, do wszystkich. Także jest on jakby wyznacznikiem naszego uznania od Boga. Jeżeli mamy ducha Chrystusowego, ducha miłości, to jesteśmy naprawdę dziećmi Bożymi i ja tego bardzo pragnę. Dlatego kiedy przestudiowaliśmy kiedyś w zborze, jakie są przejawy Ducha Świętego, to pierwszym takim przejawem jest oceniające zrozumienie głębokich rzeczy Bożych. Oceniające zrozumienie. I muszę powiedzieć, że bardzo sobie cenię to, że znam prawdę, że boski plan rozumiem, że obietnice Boże są moimi obietnicami, które są bliskie mojemu sercu, którymi się cieszę bardzo, a nie tylko, że ja będę z tego korzystała i z tych błogosławieństw, ale cały rodzaj ludzki kiedyś będzie błogosławiony pokojem Bożym, miłością Bożą i te wszystkie tragedie skończą się dla człowieka ostatecznie, kiedy nastanie restytucja. W czasie przerwy obiadowej właśnie mieliśmy piękną rozmowę na ten temat i jest to ogromny przywilej. Tak jak tutaj mówi, to Bóg jest, który w stosunku do Kościoła, nasz Pan Bóg wybierał dla Kościoła oblubienicę. To była jego osobista działalność i dlatego to było wszystko takie ważne i takie wielkie, takie cudowne, można powiedzieć nawet. I ja się czuję właśnie wyróżniona tym, że Pan Bóg przez moich rodziców pozwolił mi poznać prawdę i rozumieć wszystkie cele Boże. A że największym celem jest rozwijanie miłości, więc praca jest w moim sercu bezustanna pod tym kierunkiem, żeby pilnować tej sfery i nie zaniedbać jej. Nie zaniedbać jej, żeby miłość rozwijana była, bo to jest właśnie warunek otrzymania przeze mnie tych błogosławieństw. Dlatego proszę braci o modlitwę, żebym mogła być wierna i żebym mogła aktywnie żyć, aktywnie duchowo i rozwijać się w prawdzie i ufać Bogu w tych trudnych czasach, w których żyjemy, bo jest to czas szczególny, zarówno pod względem duchowym, jak i ogólnie światowym, dlatego że jeżeli czuję się być członkiem klasy poświęconych obozowników Epifanii, to jest to czas dla mnie i dla innych braci z tej klasy, żeby zdać egzamin pozytywnie. I dlatego proszę braci o modlitwę, abym mogła mieć dużo siły duchowej
i dużo ufności i wierności i trwania w prawdzie, a żebym w tym czasie miała odwagę bronić prawdy, głosić prawdę i przeciwstawiać się różnym błędom, fałszywym naukom, nie w sposób jakiś agresywny, ale przez to, że rozumiem prawdę i mogę tej prawdy bronić, gdzie tylko nadarza się okazja. Także proszę, bracie, o modlitwę za mną, abym mogła trwać, podobać się Bogu, służyć braciom, służyć Panu prawdzie, tak jak mamy to na co dzień w naszych ślubach poświęcenia, i żebyśmy wszyscy razem kiedyś znaleźli się jako zwycięzcy w tym egzaminie. Proszę o to gorąco i dziękuję za modlitwy dotychczasowe. Dziękujemy za to świadectwo. Pamiętajmy w modlitwie za siostrą i za bratem Antonim, też życzymy dużo sił, powrotu do zdrowia. Tak jak tu przytoczony był taki werset, niedokładnie, ale w myśli tutaj siostry, jeśli jesteście Chrystusowi, to jesteście potomstwem Abrahama. Jakby jedna tylko zasada, jedna rzecz wystarczy, być Chrystusowym, ale no to nie jest niestety tak proste i oczywiste, choć właściwie droga do tego jest znana, nie jest to droga bardzo skomplikowana, tylko dość pnąca się w górę wysoko i to w niej jest trudne. No, siostra cieszy się, że jest na tej drodze i pragnie na niej wytrwać i do Królestwa się dostać, więc też pamiętajmy w modlitwie. Widzę brata Adama Maciaka, włączony mikrofon, proszę. Tak, oczywiście.
Dziękujemy za to świadectwo. Można powiedzieć, że jedyną taką istotą spośród ludzi, która mogłaby coś uczynić o własnych siłach, jakoś iść o własnej mocy, no to byłby Pan Jezus, ale nawet o naszym Panu czytamy w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, werset 38. Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiał wszystkie opanowane od diabła, albowiem Bóg był z nim. A więc nawet nasz Pan, on swojej siły upatrywał u Ojca, u Boga. I jest to też życzeniem brata, myślę, nas wszystkich, aby nasza siła nie pochodziła z nas samych, ponieważ no, na pewno upadniemy i upadamy wielokrotnie i upadamy pewnie najczęściej wtedy, kiedy o własnych siłach pragniemy przenosić te ciężary i nasze krzyże, kiedy jest pomoc ze strony Ojca właśnie także poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko do tego jest ostatnia część tego wersetu, bo Bóg był z nim. Więc musimy zastanawiać się, co czynić, jak myśleć, jak żyć, aby Bóg przyznał się także i do nas, aby chciał być z nami. No i to jest największą sprawą naszego życia. Kto następny chciałby właśnie, może tylko pamiętajmy też i o bracie Adamie w naszych modlitwach, aby też mógł odczuć takie posilenie od Boga i aby dalej trwał w swojej wierze, w swoim biegu. Kto następny? Widzę brata Jana Markiewicza, nie widzę brata Jerzego, a pewnie brat Jerzy byłby w stanie włączyć mikrofon. Także jeśli tam brat Jerzy gdzieś jest, to prosiłbym włączyć i możecie też swoje świadectwo przedstawić. A jeżeli to chwilowo nie jest, o jest brat Jerzy, to prosiłbym, bo wcześniej prosiłem wyłączyć, to teraz proszę włączyć. No. Jestem bardzo zbudowany tu wypowiedziami braci, no, którzy składają świadectwo, tak można powiedzieć, swojego życia, swojego poświęcenia się Bogu, bo nasze życie tylko wtedy ma wartość, gdy jest poświęcone Bogu i Jemu służy. Dlatego też wszystkie nasze usiłowania, dążenia, pragnienia powinny być motywowane wolą Bożą i tym, no, co Bóg od nas, no tak można powiedzieć, oczekuje. Tym bardziej, gdy jesteśmy Mu oddani. Przyjęliśmy chrzest, pragniemy pełnić Jego wolę. Dlatego też musimy, że jeśli chcemy się podobać naszemu Stwórcy i Ojcu, to musimy spełniać Jego wymagania. Nie jest to łatwa sprawa, gdyż wszyscy mamy braki, upadamy, ale jednak jeśli Pan Jezus nawet, żeby wykonać wolę swojego Ojca, potrzebował Jego wsparcia, to tym bardziej każdy z nas nic nie może uczynić o własnych siłach. No, ile mogę, tyle staram się głosić Słowo Boże,
być dla braci zachętą i no, przezwyciężać swoje słabości, do których no, wszyscy musimy się przyznać, ale Bogu jest nasza ufność i zabiegajmy o Jego uznanie, o wpływ Jego Świętego Ducha, a Pan Jezus nas zapewnił, że jeśli będziemy Ojca prosić, udzieli nam i wtedy możemy dokonać, no chociażby, no niechby to był ten jeden denar nawet, ale żebyśmy czynili to, na co nas no w jaki stopniu stać z pomocą Bożą, bo o własnych siłach nic nie możemy absolutnie uczynić. Dlatego też wspominam o całej społeczności braci, zwłaszcza o tych, no, którzy chorują, cierpią, mają różne niedomagania. No, podziwiam no, szczególnie w dzisiejszych tu zeznaniach brata Michała Łotysza, który mimo, że no, posiada taki rekordowy, bym powiedział, wiek wśród nas, no bo nie znam nikogo, kto by taką liczbą lat mógł się szczycić, to jednak jeszcze był na pogrzebie pewnej siostry. Bierzmy z niego przykład, ale przede wszystkim dziękujmy Bogu za to, że go tak wspomaga, że mu dodaje tylu sił. No, przypominamy sobie z innych poprzednich spotkań, kiedy jeszcze brat Michał nam opowiadał o swoich wyprawach misjonarskich, tak to trzeba nazwać, po wielu krajach europejskich, żeby służyć duchową pomocą właśnie braciom. No teraz już wiadomo, do tego nie jest w stanie się posunąć, ale chociażby to, że jednak swoją postawą, swoim nastawieniem, swoją siłą duchową, którą reprezentuje dzięki Bogu, jest dla nas wszystkich zachętą. Dziękujmy Bogu za to, że mamy, no ja też to czynię, że mamy wśród siebie, no bądź co bądź, brata misjonarza, no, który już obecnie nie może tej roli usługiwać, ale jednak ma taką wspaniałą przeszłość za sobą. No i obecnie po przeżytej chorobie jest dla nas jeszcze wielką zachętą do służenia Bogu i Chrystusowi. Upraszam o modlitwę dla siebie codziennie, również zanoszę
za całą społeczność naszych braci modlitwy, a szczególnie za znajdujących się na niezwykłych potrzebach. Ze wszystkimi czuję się zjednoczony duchowo i pragnę, żeby ta łączność duchowa była coraz silniejsza przez Ducha Bożego, o którego proszę, jak również i modlitwy braci, co jest głównym moim pragnieniem, żeby przez miłość do Boga, Chrystusa i braci wzrastać duchowo. Dziękuję. Dziękujemy. Czy bracie Jerzy też chciałbyś kilka słów powiedzieć? No może proszę? Jedno zdanie. Pyta się, czy ja chciałbym powiedzieć. No, Jerzy też chce coś powiedzieć. Tak. No więc ja z wielkim zainteresowaniem tutaj wysłuchałem wykład o przybytku i tej symbolice i pewne takie mam refleksje, że to jest no, dla nas dzisiaj model mechanizmu cywilizacjotwórczego. Gdy patrzymy, jak się wali, nasza cywilizacja upada. I tutaj no, są różne wynaturzenia naszej cywilizacji, to jednak patrząc na przybytek widzimy właśnie te zjawiska tego mechanizmu cywilizacjotwórczego. Tak bym to nazwał. No to dziękuję bardzo. Dziękujemy braciom za te świadectwa. Też pamiętajmy o braciach w naszych modlitwach. No, brat Jan powiedział takie słowa: wszystkie nasze czyny, słowa i pragnienia powinny być motywowane wolą Bożą. I to bardzo piękna myśl, zwłaszcza kiedy słyszymy od brata, który kilkadziesiąt, no wiele, wiele lat tak naprawdę na tej drodze, także na tej drodze z Panem. I przypomina się werset z listu do Galatów, 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Więc szczególnie, kiedy od braci właśnie tak w wieku już starszym, wieku takim, jak tu bracia, którzy świadectwa składali, słyszy się takie słowa, jest to bardzo zachęcające, aby samemu się umacniać na tej drodze. Także od nas tutaj nieco młodszych też taka wdzięczność, że takie świadectwa się pojawiają i że jesteście wśród nas. Siostra Urszula, Radkę, proszę. Tak, serdecznie pozdrawiam z Dolnej Saksonii w Niemczech. Jestem u mojego syna, przywiodły mnie tutaj doświadczenia tej rodziny. One są właśnie związane z tą sytuacją na świecie, z tą przeolbrzymioną tolerancją i zapominanie o normalnych rodzinach. Dlatego bym chciała prosić o modlitwy za moimi wnuczkami. One mają, nie mają nawet 12 lat. Tyle, co usłyszały o prawdzie, no to oczywiście bronią jej w szkole, kiedy taka okazja czy sytuacja się wytwarza i przez to są potępiane, naśmiewa się z nich albo mają mobbing. Cierpimy wszyscy z tego powodu. No ale cóż my możemy zmienić? To się łatwo komuś mówi, ach, nie przejmuj się, jutro będzie lepiej, ale to jest tylko mowa. Ale potrafię się też znaleźć w sytuacji moich wnucząt, gdyż coś podobnego też przechodziłam, kiedy
rodzice znali prawdę, a część rodziny była światowa, ale to było w rodzinie. W szkole przynajmniej miałam spokój, bo tam takich rzeczy nie było, religia potem była zniesiona, nie było jej w szkole i świat był nieco inny, dużo lepszy bym powiedziała. Ale dzisiaj dzieją się cuda. Co byście zrobili, jakby wasza wnuczka napisała wam Oma, das Leben ändert sich. Babcia, życie zmienia się gwałtownie. Jednym razem pisze, nie chciałabym nigdy być dorosła. Inna, druga, bo to są bliźniaczki, pisze, umrę za moją rodzinę. Jak się dostaje takie informacje, to trudno jest zasnąć. Co takiemu dziecku jeszcze przyjdzie do głowy? Nie wiadomo. W tym wszystkim człowiek jest już tak załamany i tylko prośba i ratunek, żeby wiara nie ustała, żeby obietnice zostały w głowie, żeby ufność Pana była tak silna, że nie pozwoli więcej, niż pozwoli. Nie da więcej dźwigać. Dlatego proszę Was o modlitwy za moją rodziną, za tymi w tych doświadczeniach. Po Waszych ostatnich modlitwach mogliśmy odczuć trochę ulgę i dziękuję Wam za to. Dlatego zgłaszam się i proszę o to. I będę pamiętać również za Wami w modlitwach. Zawsze pamiętam za bratem Michałem i Kasią w ich ciężkich doświadczeniach. I o tych wszystkich innych, o których wiem. O mnie też modlę się za wszystkimi. I proszę Was, również pamiętajcie o nas. Dziękuję. Dziękujemy za to świadectwo. Drodzy bracia i siostry, ja nie myślę, żeby było dobrze czekać z tą modlitwą, aby każdy z nas się modlił, tylko jeżeli jesteśmy tutaj razem, to gdyby któraś siostra lub któryś brat czuł teraz możliwość pomodlić się właśnie w intencji tutaj tej rodziny i tego, o czym mówiła siostra Urszula szczególnie, to ja prosiłbym, aby taką modlitwę w tym momencie zanieść do Pana wspólnie. Nie chciałbym wskazywać, może po prostu jest ktoś, kto miałby takie pragnienie. Proszę. Proszę. Dobry nasz, nieograniczony w swym miłosierdziu i wszechmocny w mocy, dawco wszelkich łask, Stwórco nasz i Panie, Boże i Ojcze mieszkający w niebie, przyjmij modlitwę nasze zasyłane do Ciebie z głębi serc naszych, Panie, w pokorze i z wdzięcznością. Wdzięczni Tobie jesteśmy, Ojcze, za wszystko, czymkolwiek raczyłeś nas błogosławić. Zarówno za te wspaniałe, piękne, radosne doświadczenia, przeżycia, jak i za te smutne, za te bolesne. My wiemy, że wszystko służy ku naszemu dobru, że jesteś wspaniałym Ojcem i że wiesz, czego nam potrzeba. I chociaż czasami chwilowo zapominamy o tym, czy nie myślimy o tym, to nie opuszczaj nas, Ojcze. Dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam tutaj dzisiaj się zgromadzić, że pozwoliłeś nam korzystać z tej społeczności bratniej, z miłości braterskiej. I prosimy Cię, Panie, dodaj nam sił w tym trudnym czasie, który każdego z nas dotyka, a szczególnie dotyka słabszych, młodszych, starszych, chorych, samotnych. Wiemy, Panie, że czuwasz nad nimi, że ich nie opuszczasz, ale pozwól, żeby oni mocno w to wierzyli i żeby mogli odczuć w
Twoją łaskę, Twoją pomocną dłoń Zbawiciela. Bo teraz i zawsze, Ojcze nasz, wdzięczność nasza największa za Twoją miłość, za Twój największy dar, za Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niewymownie nie jesteśmy w stanie, Panie, wypowiedzieć naszej radości, naszej oceny dla tego faktu. Jeszcze raz prosimy Cię, Panie, za wszystkimi, którzy potrzebują Twojej pomocy. Szczególnie tutaj za rodziną siostry Uli, za dziewczynkami, żeby one również wzmocniły swojego ducha, żeby miały odwagę, ponieważ wierzą i wiedzą, że Ty jesteś najmocniejszy, że żadna siła nie jest w stanie przemóc Twojej działalności. Dziękujemy, Panie, za Twój zbawienny plan. Ty, który widzisz nasze serca i który znasz nasze potrzeby. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię, pamiętaj o nas. Amen. Amen. Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, tak jak się orientujecie, jak rozglądacie się, to tutaj niewiele mamy w tych okienkach osób młodych i można powiedzieć, że to jest proces postępujący i to nie jest kwestia teraz, czy my spojrzymy na grupę tu naszą niewielką, czy na konwencję ruchu epifanicznego, gdzie może jeszcze tej młodzieży trochę widać, ale prawda jest taka, że ludzie młodzi z każdym rokiem mniej identyfikują się z Pismem Świętym, z chrześcijaństwem, z badaniem Biblii już w ogóle. To też i moja obserwacja gdzieś tam, że to, co spotkało braci na Zachodzie, myślę szczególnie o Stanach Zjednoczonych, gdzie no, na takim spotkaniu w ogóle nie widać pewnej grupy wiekowej. Nie ma tam nikogo z takich młodych osób. No jest powoli rzeczywistością tutejszą też. Jest to problem też oczywiście tych czasów, w których żyjemy, tej edukacji tak zwanej i tego, gdzie żyjemy, jakby w jakim etapie boskiego planu, ale na pewno z naszej strony, abyśmy też mogli cokolwiek czynić, a więc przez modlitwę, przez dobry przykład, przez życie chrześcijańskie mogli dzielić się tą wiarą, bo wierzę, że ma moc nadal ta wiara i że Chrystus jest mocniejszy od tego wszystkiego, lecz no, widzimy jaka jest sytuacja i oby w naszych modlitwach też było miejsce dla tej grupy wiekowej, bo nie są to trudne, nie są to łatwe doświadczenia i oczywiście chodzi też o trochę starszą młodzież, szczególnie tu już szkoły średnie, studia, później praca. Jest to bardzo trudno, aby dzisiaj być chrześcijaninem. Brat Józef Kuberek, proszę. Drodzy braterstwo, ja również nie chciałbym tego zatrzymywać, co czuję w swoim sercu. Ja wierzę w moc modlitwy. Jest taka pieśń, jaka siła jest w modlitwie. I w moim życiu to się cuda dokonywały za pośrednictwem opatrzności pańskiej. Ja nawet będąc katolikiem byłem bardzo gorliwy. I nie pamiętam, kiedy bym był niewierzący. Dlatego, tak jak przede mną jedna siostra mówiła, że czuje się wyróżniona, bo została jej prawda przekazana przez rodziców, to ja sam musiałem szukać i też czuję się wyróżniony, bo jedyny w mojej rodzinie poznałem tą prawdę i przekazałem ją dzieciom, wnukom. No i są w prawdzie, też się czuję wyróżniony. Bo kogo mój ojciec nie pociągnie, ten przyjść do mnie nie może. Dzisiaj jest ten czas i dzisiaj przyznanie się, że jest się człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, to jest niepopularne. Mówi, człowieku, gdzie ty żyjesz? Patrz, co się dzieje. I ja z tego tytułu mam wiele tłumaczenia później i głoszenia Ewangelii. Mam kilku zainteresowanych. Teraz żeśmy wydali po niemiecku nowe brata Johnsona, no, ulotki, broszurki i dalej będziemy wydawać i mieliśmy okazję
braterstwem Selin nawet teraz roznosić je. No i tak będziemy tu, inni bracia roznoszą, także cieszymy się z tego. I myślę, że posiadam częściowo tego Ducha Chrystusowego, bo inaczej bym z wami tu nie był. I tak jak apostoł Paweł mówi, ci, którzy są prowadzeni Duchem Bożym, ci są synami Bożymi, tak, Kościół, prawda, i dzisiejsze klasy. Ale to jest niemożliwe, żeby dzisiaj ktoś, nie posiadając Ducha Chrystusowego, był z nami, bo oni są gdzie indziej. Dlatego, drodzy braterstwo, Pan mnie również doświadcza. Tutaj mam dwie rodziny arabskie na moim korytarzu, prawda, z którym mam doświadczenie, ale dobry przykład daję, nie kłócę się. Trzeciego Polaka, który jest narkomanem, też, prawda, muszę z nim dobrze żyć, a więc na ile mogę, staram się być z wszystkimi w dobrej komitywie, aby nie dać im złego przykładu. I cierpliwości wam potrzeba, nasz Pan mówi, dlatego wyrabiam sobie tą cierpliwość. I modlę się, drodzy braterstwo, za wszystkimi wami i proszę was o modlitwy, abym tą gorliwość nadal miał, cierpiał dla sprawiedliwości, mógł znosić wszelkie próby doświadczenia i iść tą drogą aż do zwycięstwa, bo liczy się człowiek ten u Boga, który jest mu poświęcony. I wierzę w to, że Pan nas wyrwie z wszelkich ucisków, jeśli będę wierny. Dlatego staram się codziennie odnawiać śluby mojego poświęcenia i oby mi tej gorliwości nie zabrakło, tej samokontroli, cierpliwości, ducha zdrowego zmysłu. Oto codziennie proszę na kolanach za wami, drodzy braterstwo, abyśmy razem mogli iść tą drogą aż do zwycięstwa. Proszę was o modlitwy, a ja was nigdy nie zawiodę. Dziękuję. Dziękujemy za to świadectwo. Siostra Sylwia z Londynu pozdrawia wszystkich serdecznie. Brat podzielił się tym, no, co też apostoł Paweł zapisuje w liście do Rzymian, 5:3. Chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I ten werset, myślę, brat też wyraził to, no choćby przez to, że tą nadzieją się dzieli, tam gdzie może pragnie te nadzieje Ewangelii zwiastować, a oczywiście te uciski nie są niczym miłym, ale przynoszą miłe rezultaty. Brat Adam, proszę. Proszę, drogi braterstwo, ja nie miałem wcale zamiaru brać udziału w tym zebraniu, ale po tych słowach, które siostra Radka powiedziała, chciałbym dać zachętę jej wnuczkom, ponieważ to, co się dzieje z wnuczkami, to jest świadectwo boskiego uznania. A to świadectwo boskiego uznania możemy zobaczyć, kiedy będziemy czytać usprawiedliwienie i poświęcenie Lewitów. Kiedy ja czytałem właśnie, to też tak samo miałem trudne doświadczenia, będąc w szkole. Ale właśnie te trudne doświadczenia, które przeszedłem w szkole, przygotowały do jeszcze trudniejszych doświadczeń, które z łaski Pana mogłem przejść później w swoim poświęconym życiu. Dlatego to jest to, co się dzieje z wnuczkami siostry, niech się nie martwią, nie tylko proszą Boga o siłę i wytrwanie, a Pan, jeżeli dozwala na takie doświadczenie, bo bez Jego woli nic się nie dzieje, to na pewno da mi zwycięstwo, którego z całego serca życzę, a ja natomiast ze swojej strony proszę o modlitwę za mną, aby w dalszym ciągu był pozostał wierny Panu, na ile jestem w stanie to wykonywać. Dziękuję. Dziękujemy za to świadectwo, to dobre słowo. Też i za bratem pamiętajmy w naszych modlitwach, aby w jego służbie był wierny i aby mógł dalej ją pełnić. Kto jeszcze? Myślałem, że brat Mirek Selin włącza głos, a on wyłączał kamerę. Siostra Maria, tak? Ja tylko króciutko chciałabym się pomodlić za tymi dziewczynkami. Panie Święty, dziękujemy Ci za te wielkie serca, które w tak młodym wieku są w stanie narażać się na cierpienia i doświadczenia, broniąc Twojego imienia świętego. Pobłogosław te serca, tak jak zaszczyciłeś 3 młodzieńców w piecu ognistym, kiedy pojawił się wśród nich nasz Pan, aby ich uratować. Niech i ich serca będą pełne ufności, że zawsze
kiedy bronimy prawdy i sprawiedliwości, otrzymujemy wielką łaskę od Pana. Udzielaj im tej łaski i odwagi w dalszym ciągu, siły Ducha Świętego. Gorąco o to prosimy przez święte imię Jezus Chrystus. Amen. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się podzielić świadectwem, to prosiłbym nie czekać. Jeżeli chwilowo nie ma chętnych, czy mogłabym odczytać wiersz? Proszę. Wiersz 292. Z wierszy Wrzasku. Czy poradzisz sobie z kolejną trudnością? Czy twe serce radość zachowa i wierność? Czy też skryjesz się przed dnia jasnością, a serce tchórzliwe ogarnie strach i bierność? Próba może ważyć tonę, a może cię tylko draśnie. Rzecz w tym, czego cię nauczy, co przyniesie. Nieistotne, że rani cię właśnie. Ważne, co ty z nią zrobisz, jak ją zniesiesz. Leżysz przygnieciony do ziemi. I cóż z tego? Wstań najszybciej, jak możesz, z uśmiechem na twarzy. Upadłeś nisko, lecz teraz z upadku swego wstań i pomyśl, dlaczego ci się zdarzył. Im mocniej tobą rzucono, tym wyżej się odbijesz. Twój lekarz cię posili, mimo ran tak wielu. Upadłeś już tyle razy, lecz przecież ciągle żyjesz. Nie ustawaj w wysiłkach osiągnięcia celu. I nie słuchaj wołających do ciebie, wracaj. To prawda, ciężki jest krzyż i twarda walka. Lecz nie żałuj żołnierzu niczego z tego świata. Doczesność dla ciebie to przecież żadna strata. A gdy rozwiniesz odwagę, wszystko za dobro policzysz, wróg ucieknie, z kłopotami przestaniesz się ścierać. Umrzesz kiedyś niechybnie, lecz nie to się liczy. Ważne jedynie, jaki będziesz, gdy przyjdzie ci umierać. Dziękuję. Dziękuję za ten wiersz. No i proszę jeszcze o świadectwa tych, którzy chcieliby się podzielić tym, co czują, tym, jak przeżywają swoje życie z Bogiem, jakie mają zmagania, sukcesy i porażki w tym życiu, aby jeżeli jeszcze są takie osoby, to proszę. A więc tak, siostra Ewa? Tak. Ja chciałabym odnieść się do dzisiejszego wersetu i szczególnie do tego komentarza, który mówi, że tą pieczęcią, znakiem prawdziwego ucznia jest posiadanie Ducha Chrystusowego. Moim pragnieniem cały czas jest, żeby tego Ducha Chrystusowego przejawiać pomimo różnych okoliczności, pomimo różnych doświadczeń, całego tego zamieszania, które w tej chwili jest w świecie, żeby zachować tego Ducha Chrystusowego, tą postawę właściwą chrześcijańską. Bo tak jak tutaj w komentarzu mamy napisane, że ten Duch objawia się ogólnie mówiąc przez miłość, miłości. Więc najwyższą do Boga, do braci, do świata, przez współczującą miłość. I tak obserwując swoje życie, życie braci i życie świata teraz w ostatnim roku, w ostatnich miesiącach, widzę, że te doświadczenia zaczęły się na innym polu i że przeciwnikowi zależy na tym, żeby ta miłość do braci ustała, żeby podzielić braci właśnie przez różne doświadczenia, przez zamieszanie, które jest na świecie, żeby umknęło ludowi Bożemu to, co jest najistotniejsze, czyli
wyrabianie charakteru, wyrabianie tej miłości, ale poprzez cierpienia. Inaczej rozumiem, że tej miłości, jak poprzez doświadczenia, poprzez obserwowanie siebie, poprzez te upadki, które mamy i które ja też mam, i przez, tak dzisiaj było też powiedziane, przez to ciągłe pokutowanie i analizowanie swojego charakteru, bo czasy są bardzo trudne. Ja się modlę też za braćmi, wszystkim, za ludem Bożym i za osobami, które poszukują Pana, żeby się nie pogubiły w tym świecie, żeby Pan dał im się znaleźć i żebyśmy my nie zatracili tej miłości, o której tyle mówiliśmy, a teraz, kiedy przyszły próby, żeby przez jakieś drobiazgi, że brat inaczej myśli, siostra inaczej myśli, ma inny pogląd na daną sprawę, która jeszcze nie jest zupełnie wyjaśniona, żeby to nie było powodem właśnie utraty tego cennego skarbu, jakim jest ta miłość, rozwój charakteru, bo tak jak mówi list do Filipian 3:15, ile tedy nas doskonałych, też rozumiejmy. Tam niektóre przykłady mówią dojrzałych duchowo, ile nas jest dojrzałych duchowo, też rozumiejmy. A jeżeli co inaczej rozumiecie, to wam Bóg objawi. Ja chciałabym zachować taką postawę, żeby zawsze, żeby, jeżeli zrozumiem wolę Pana, bo może nie zawsze ją rozumiem, ale że zrozumiem to, żebym ją mogła, zawsze modlę się o siłę i o odwagę do jej wykonania. Bo wiem, że zrozumienie to jest jedna sprawa, ale wykonanie tej woli Pana to jest druga sprawa. I wiem, że tak jak życzeniem braterstwa, tak i moim jest znalezienie się w Królestwie naszego Pana. No a najważniejszą sprawą jest wyrobienie sobie miłości. I dlatego modlę się za braterstwem i również proszę o modlitwy za mną, żebym umiała zawsze rozeznać, jaka jest wola Pana w dzisiejszych czasach, bez względu na to, jakie przyjdą jeszcze próby dla nas, jakie doświadczenia, tak ogólnie, jak i dla każdego z nas indywidualnie. Dlatego proszę o te modlitwy, zapewniam o swoich i dziękuję bardzo. Dziękuję za to świadectwo. Myślę, też przyłączmy się do siostry w tych pragnieniach, aby w tej miłości, abyśmy mogli w tej miłości wzrastać w Duchu Chrystusowym, aby nasza jedność w dobrym rozumieniu i jedność właśnie taka Chrystusowa mogła też być i dobrym przykładem, a przede wszystkim, abyśmy wzrastali i mogli znaleźć się w Królestwie, no czego sam pragnę, wszystkim braciom i siostrom życzę i dziękuję. Brata Zbigniewa, proszę.